Cześć! Dawno mnie tutaj nie było. Trochę ze względu na to, że przeraziła mnie sytuacja, którą widzicie aktualnie, czyli dwójka dzieci, a trochę też ze względu na święta, gdyż no, ten rodzinny czas spędzałam w gronie wielu osób i nie miałam po prostu czasu, żeby się tym zająć, ale jestem. I zacznijmy. Więc tak, tutaj mamy dwójkę dzieci, trójkę w sensie, mamy Hannę i mamy Adriana. Julianna dzisiaj będzie miała urodziny, tak jak było mówione w poprzednim odcinku, więc będzie małym dzieckiem, bo to jest chyba aktualnie małe dziecko. Wciąż nie ogarniam, o co chodzi z wątłymi korzeniami magicznymi, ale nieważne. Jeżeli chodzi o Alicję, to ona to jak zwykle ma morze różnych, nie aspiracji, tylko nastrojników. Będę próbowała jej spełnić te wygrane walki i osiągnąć, no już do tej adeptki, już jej niewiele brakuje, więc no bez przesady, ileż można to ciągnąć w nieskończoność chyba, no w moim przypadku jak najbardziej. Mamy też problem, ponieważ Makoa i Julianna mają między sobą jakiś dziwny spór. Ten spór powstał po tym, jak weszła aktualizacja z sentymentami. Czy ja dobrze to nazywam? Może tak, może nie pamiętam. Czy to są sentymenty? Odczucia. Chodzi o to, że i Makoa do Julianny, i Julianna do Makoi. Czują się skrzywdzeni. Nie wiem, kiedy to się stało, ponieważ oni zawsze mieli bardzo dobrą relację i cały czas mają bardzo dobrą relację. I nie wiemy, jak to zmienić, no ale będziemy próbować, coś będziemy próbować z tym robić. No a z nim, no to tutaj to toczy się swoim tempem. Brakuje nam jeszcze trochę Simoleonów, żeby spełnić mu pierwszy stopień aspiracji. A jeżeli chodzi o pracę, to idzie dobrze. Tutaj trzeba podkręcić to ogrodnictwo. Na szczęście mamy już wiosnę, więc jest to jak najbardziej już wykonalne. Chociaż wcześniej mogłam czytać książki, ale nie miałam na to pieniędzy. A tutaj wciąż ćwiczymy logikę. I działamy, by ta pracka była zdolna osiągnąć awans. Tutaj w ogóle jakieś 100 milionów kwiatków, w ogóle co tu się wydarzyło, jakieś fajne rzeczy, fajne rzeczy. Okej, no to chyba tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Jest on taki troszkę dłuższy, no bo możliwe, że nawet nie pamiętacie o tym, co się działo, no bo jednak przez 3 tygodnie nie były dodawane filmy. Czy Agnieszka jest w ciąży? Chyba tak. Agnieszka Borowik jest w ciąży. Tych borowików to w ogóle tutaj jest za dużo. Ogólnie jest dzisiaj Dzień Miłości. Widzę, że tutaj już większość zdążyła się. A dlaczego mi zacina się gra? Większość zdążyła się już ładnie ozdobić. My też się ozdobimy. Ale dlaczego się tak dzieje jakoś dziwnie? Kotek. Ej, pomyśl. Co? Coś popsułam w ustawieniach i chyba ustawiłam za wysokie grafiki i mi się zacina. Okejka, już jestem. O co tu się wydarzyło? Poznaj nowe rodzeństwo, poznaj nowe rodzeństwo, poznaj nowe rodzeństwo. Troszkę mi jeszcze przycina, nie wiem właśnie z jakiego to powodu. Nikt tak nie miałam. Okej, okay, to może w południe zrobimy urodziny. A teraz. Napisz artykuł na temat ekologii i badaj dziką przyrodę na Mulapelam. Tylko, że my nie mamy komputera. Dobra, ja nie wiem. Nie wiem, co ja mam zrobić. Nie mam pojęcia. Nie wiem, od czego zacząć w ogóle.
Dobra, więc może... Alice, co ty robisz? Mów to rośliny. Więc może ty... Sprzedaj wszystko, co tutaj urosło. Zaróbmy trochę pieniążków. Ty wyczyść i możesz ugotować coś do jedzenia. Chyba, że coś mamy w lodówce. Ale nie wiem, czy coś mamy w lodówce, czy nie mamy. Jest jeszcze tilapia. Dobrze. W takim razie możesz sobie wziąć resztki. Niechciane rodzeństwo. Aha, Julianna właśnie poznała rodzeństwo, którego wcale nie chciała. Aha. Dobra. Aha. Dobra, dobra, stop, stop, czekaj. Aha. Dobra, powoli, 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 powoli. Dzieci. Aha, wszyscy ryczą, okej. Okay. Zmień brudną pieluszkę. I zmień brudną pieluszkę. Nakarm. Nakarm. Przytul. Dlaczego mi się zacina? Nie wiem, nie ogarniam w ogóle. Okej, okay, i teraz tak. Posadź Simkę Julianna. Daj jedzenie Simce Julianna. Może... Dobra. Powiedz dekorację. Okej, okay, niech będzie. I co tu masz? Romantyczny nastrój. Możesz tak pocałuj w policzek. Dziel się nastrojem. Co tu jeszcze możesz? Zadaj ryzykowne pytanie. Trzymaj za ręce. Obejmij. A on może... Postaraj się o dziecko. Nie, może wystarczy, może wystarczy. Flirtuj. Poślij pocałunek. Pochwal wygląd. Daje ten prezent? Czy nie da? O, daje, dobra. Nie. To może... Ty też mu kup kwiatka po prostu. Dobra, Milena, za chwilę ci wyjmę. Ale musi być kwiat. To stokrotkę. Tak romantycznie będzie. Dam mu stokroteczkę. Faceci też lubią kwiaty. Ciekawe, czy się obrazi, czy... Gdzie jest ta stokrotka? O tu. Chryzantemę. Czy mamy dzwonek? Nie, no dobra, daj mu to. Kwiatuszka. A koła zostaw. Aha, bo ty chcesz wyjąć. Okej. Okay. No i będzie, że spełnione. Nie pójdziemy na randkę, bo za dużo tu obowiązków na nas czyha dzisiaj. No. Uwaga. No, chyba mu się spodobała. Tak, spodobało mu się. Jak uroczo. Zapytaj dlaczego. To jest dobre pytanie. Dobra, co jeszcze? O czym jeszcze możesz z nim porozmawiać? O, już jest 17. Chrystusie Jezusie. Dobra, czekaj. Trzeba upiec tort. Julianna, Alicja, zapraszam cię tu. Gotuj. Ciasto czekoladowe. No nie
możesz nie kochać swojej córki. Dlaczego tak jest? Trzeba jakoś osłabić. Pomóż zdmuchnąć świeczki, Julianna Matliszka. Trzeba będzie jej pokój dorobić. O, przyszłaś, okejka, to zajmuj się bachorkami, dobrze, dobrze, wszystko jest dobrze. No, aha, ojciec poszedł, no dobra, ważne, że matka jest. Zobaczmy, jak wyrośnie to dzieciątko nasze. Okej. Okej, więc tak. To jest. Kreatywność będzie cechą pierwszą, umysłowość będzie cechą drugą, motoryczność trzecią, a społeczność czwartą. Seba? Sebozaur. Tak? Wybierz cyfrę od 1 do 4. Wybieram liczbę. 5. Nie ma takiej. Liczbę 8. No, od 1 do 4. A! Jezus. 3. 3. Motoryczne. Jaki? No nie, dobra, to zmieniam. Nie, nie, nie można już. No to nie można już. Okej, okay, czyli nasza Julianna będzie łobuziakiem. A jeżeli chodzi o cechy, to musimy to zrobić inaczej. Dobra. No i zobaczmy. Snop. Chyba nie. Snop. Chyba nie. Zadufane w sobie. Nie. Geek. No dobrze, może być zapaleńcem. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Okej. Okay. I gotowe. Okej. Okay. Zobaczmy od razu, jak ona wygląda. Chyba jej się odrobinę zmienił kolor oczu. Miałam wrażenie, że była bardziej... żeby bardziej ciemne, chociaż może tylko tak mi się wydaje. Dobra, i tak. Trzeba ją trochę podrasować. Okej. Bardzo ładna. Chyba wymieszała się. Usta ma na pewno po Alicji. Nos i oczy ma po Makoi. Kształt twarzy chyba ma po Alicji. I uszy też ma po tacie. Bardzo interesujące. Bardzo, bardzo interesująca sprawa. No więc tak. O Jezu. A te chipsy też mogę wziąć. No. Dziękuję. Posiłki przyszły do mnie. Także jak będę tutaj chrupać chipsami, to sorka, ale trochę jest tam głodno. Niezły stroik.
To będzie ciężkie. Aha, nowa cecha. O Jezus. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście. Dobra. 10. Dobra. Zobaczmy, co tu wyszło. Dobra. I teraz zobaczmy, jak to wyszło. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Myśliciel. Pomysłowi wynalazcy z niespokojnym pragnieniem zdobywania wiedzy, popularne zajęcia rekreacyjne obejmują czytanie, wydarzenia artystyczne, kulturalne, szachy i inne gry strategiczne, pisanie, uczęszczanie na zajęcia, praca z komputerem, wędrówki i medytacje. No to ma sens. To ma sens jak najbardziej. Okej, dobra, wiedziałam, że tak będzie. To sprzątnę za was. Nie sprzątnęłam? I to też za was sprzątnę. Nie mogę? Go podnieść? Aha. Dobra. Makoa, może weź coś upichć. Rybne taco. Na przyjęcie. Wyjdzie nam tanio, więc akurat spoczko. Ty masz w ogóle pusty jakiś talerz, tak? To jest dobre czy niedobre? Pierogi z warzywami. Idź do pracy. Tylko zjedz to. A ty dzisiaj masz swój pierwszy... Nie, dzisiaj sobota. Okejka. Dobra, ile ty się będziesz kąpać? Straciła zęba. Odkwaszczaj. Podlej teren. Okejka. Zresztą zacznę wrzeszczeć. Jutro mają urodziny, tak? Tak, jutro. Ja nie wiem, czemu ona cały czas do nas przychodzi. Można zrobić jeszcze dodatkowe zaliczenie? Nie. Dobrze, w takim razie to sprzątnij. I sprzedaj... sprzedaj wszystko. Dobra. Posadzimy mandragorę.
Co ty jeszcze masz? No, bo one zaraz płaczą. O. Dobra, zadzwoń po nianie może. Bo trzeba tutaj się zająć innymi rzeczami. A ta się nie nadaje. Nianie. Nie, nie, za chwilę przejdzie niania. Spokojnie, spokojnie. No to przyszła ta niania? Dobra, to nakarm. W sumie trzeba zrobić to, aha. Sprzątnij. Okej, weź kąpiel z bąbelkami, a on ugotuje to rybne taco, o ile jeszcze można ugotować to rybne taco. Nie mamy ryby. No dobra, ale ile to? 10. No w porządku. Ty czemu taka zła? Co ci się stało? Aha. Nadal. No nie, no nie ma czegoś takiego. No musi sama tutaj wejść. No. Dobra. Ty co? Co ty robisz? Kręci się niezręcznie? Dobra, a może ty możesz iść sobie tam na rolki? O. No średnio idzie tej niani. Panowanie nad tymi dziećmi, powiem szczerze. Bardzo średnio. Dobra, poćwiczymy sobie magii trochę. Trzeba w końcu ogarnąć tę adeptkę. Tamta niech idzie spać do rodziców. Okej. A złośliwej też na wszystkie? Ha!
Nie znasz, okej, to ćwicz. Jest! Adeptka! Uff, adeptka, adeptka. Mamy to, a potem? Mistrzyni, to już jest ostatnia ranga? Nie. Teraz będzie mistrzyni, a potem wirtuozka. Ile mamy punktów? Mam jakieś punkty? 2 punkty do wykorzystania. Perfekcja w praktyce. Dobra. I nie wiem teraz. Może to. Okej, okay, i teraz możemy zaprosić swojego kumpla. Tylko może nie o 4 rano. Urządź mu wystrzałowe przyjęcie. No dobra, urządzimy przyjęcie. Nie wiem, chyba on urządzi. Tak, zaprosimy Lilianę, Belle, córkę. Mhm. On złoży przyjęcie, bo ona chyba nie zna ich wszystkich. Dobra, i tak. Pęcherz, no to idź skorzystaj z toalety. Nie chcę dać tą logikę. Zaczniesz czy nie zaczniesz? Zaczniesz, dobrze. Okej. Okay. Tutaj możesz sobie obejrzeć jakiś kanał komediowy. A potem urządzimy imprezkę. Potrójne urodziny. Pieczemy tym razem. Tak, idź do pracy, idź. Czytaj jakąś książkę albo coś. No nie wróci, tak? Z tej pracy.
Wytyfy. Czego ona nie wraca z pracy? Nie dostanie pewnie awansu, jak wyjdzie, tak? O, jest. Dobra. Nie, florystka nie, botaniczka. Okej, jest awans. Teraz możemy urządzić przyjęcie. Dobra, dobra, coś nie działa. Coś mi się dzisiaj tutaj zepsuło. Nie wiem czemu. Dobra, przyjęcie urodzinowe. Jubilat. No niech będzie, że on jest jubilatem. Goście. No i tylko tyle? A ćwirowie? Dobra. Dobra. I teraz tak. Ty jeszcze zaproś tego i tego i tego i tego. Okej, kam. Teraz tak. Wszyscy są tragicznie zmęczeni. Okejka. Makoa. Spróbuj lukru. No i co teraz? Nie. Tak mi przykro. Makoa, staruszek. Dobra, okej. Postarz Sima. Jak przyjdzie tu córka, to też postarzymy. I teraz tak. Gdzie to jest? Postaż. I postaż. Przyjdzie nani? Powinna tu być. Okej. Czyli tak, ptasek to będzie 1, aniołek 2, przylepa 3, albo może użyjemy generatora? Jest ten generator. Jezu, a mi się w ogóle chyba tak komputer po prostu dzisiaj zacina. Dobra. Child. I to jest chyba toddler. Wytyfy. Aha.
Dobra. I tak. Independent. Hanna będzie niezależna. Jest. Okej. Okay. Dobra. A Adrian? Jaki będzie Adrianek nasz? Dobra. Niezależnego wyłączam. Gdzie jestem? Niezależnego wyłączam. Ciekawy świata. Dobrze. Akurat ma też taki fajny kapelutek, jak jakiś odkrywca. Dobrze, jak nam wyszły te dzieci? Hania ma zielonkawe oczy piękne, a ten brązowe, subcio. Dobrze. Na niej nie przyszła w końcu, tak? Okej, okay, na niej w końcu nie przyszła. Więc ściągamy te świeczuszki. No czemu nie mogę kliknąć? Wyjmij świeczki. Dobrze. I tu jest. Zawołaj na posiłek. Niech sobie każdy zje. A przyszedł ten? Od czarów? Też nie przyszedł. Przyszli sami ci, co ja nie chciałam. Ale nie wiem, dlaczego się tak okropnie zacina mi ta gra. Nie mam pojęcia. O, nieźle. Dobra. Ty idź. Siku. Ty możesz opowiedzieć jakiś dowcip. O Jezu, co to jest? Sztuka uwagi. Matko zraniona. A tu? Aha.
baby. Ha, ha, ha. Aha. Nasz jubilat upadł. Niestety. Więc on niech może idzie już spać. Z naszą Alicją stanie się za chwilę dokładnie to samo. Więc jedyną osobą, która może zabawić to towarzystwo, to jest Julianna. Oh, dag dag. Ten staruszek już. Mako, nie umieraj. No średnio nam wyszło to przyjęcie, ale nie wiem, dlaczego mi się tak strasznie komputer zacina. Bo to przez to wszystko. Dobra. Ja tutaj muszę im w końcu ogarnąć ten ten pokój. Ja te łóżeczka sprzedam, bo ja bym chciała mieć inne jednak. To się powinno wypełnić. Aha. Okej, okay, jeszcze się nie wypełniło całe. Na święto byłaś średnie. Okejka. Nie przyszedł ten, jak on ma na imię, Antonio, Antoni. Gdzie on jest tutaj? Antoni nie przyszedł, więc nie mogłam z nim walczyć. A wypadałoby już zakończyć rozgrywkę. Jeszcze tylko ogarniemy tu te maluchy. Zobaczymy, jak one wyglądają. Więc tak, jeżeli chodzi o maluchy, to Hania ma śliczne, zielone oczy. Trochę mi się jej włosy nie podobają, więc chciałabym je troszkę zmienić. Już mogłyby mieć takie bujne te kłaczki. Taki okrągły ma twarz bardzo. Nie wiem, po kim to jest buzia. Nie mam pojęcia. Ale chyba najbardziej pasuje to. Jeszcze bym odrobinę tylko brewki zmieniła. A takie ma. Jakieś takie ładniejsze. No dobra. Może być taki push-up lekki. Więc tak nam się prezentuje Hania. Pięknie. A Adrian jest blondaskiem. Jak wyglądasz bez tego kapelusika? Aha, masz takie same włosy.
mógłbyś mieć takie włosy też długie, tylko... Możesz mieć takie długie włosy i możesz mieć ten kapelusik, jak chcesz. O. Żebyś to twój znak rozpoznawczy, że wszędzie będziesz chodził w tych czapkach. Dobra, tutaj muszę zmienić tylko nazwisko. Modliszka. No i dobrze, wszystko gotowe. Więc tak. Okej. Dobrze, więc tak. Więc dzieciaczki mogą iść spać. Julianna też może się położyć. Spać. No i to by było chyba na tyle. Nasze dzieci pięknie wyrosły. Tak samo jak Julianna. W końcu zostaliśmy adeptką, w dodatku mamy awans. Prawda, nie zarabiamy dużo, ale damy radę. W następnym odcinku już na 100% postaram się spełnić te pojedynki, ale jak widzieliście, Antoni po prostu nie przyszedł dzisiaj, a ja nie miałam kiedy po prostu wchodzić w ekrany ładowania i tracić czas i w ogóle wszystko. Więc już w następnym odcinku na pewno spełnimy kolejny poziom aspiracji. Tu w ogóle dużo zostało? Nie, ostatni zostanie. I potem co? Będziemy szukać dalej. Muszę ogarnąć, o co chodzi w ogóle z tymi wątłymi tymi korzeniami. Nie wiem, jak to można ogarnąć. Czy ona może zostać czarodziejem, czy nie? Bo jeśli tak, to ja bym chciała, żeby to się rozwijało. Może na przykład Hania nie, ale na przykład Adrian mógłby z Julianną zostać czarodziejami. Nie wiem, ogarnę to. No, a na ten czas ja wam bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Czeka nas jeszcze remont domu po raz kolejny, bo to wygląda dość tragicznie. No i ogólnie dużo zmian. Dlaczego on się nie świeci jako, że śpi, tylko jakby nie śpi? No nieważne. W każdym razie ja wam bardzo dziękuję za odcinek. Do zobaczenia w następnym. Mam nadzieję, że będzie on szybciej. Trzymajcie się ciepło. Pa!